Dzięki serdeczne, że jeżeli by się na prawicy tak współpraca układała, jak nam się układa od początku takich różnych projektów, to moim zdaniem w tym Sejmie byśmy siedzieli nie w tej sali, tylko w plenarnej sali, czego wszystkim życzymy, bo da się współpracować, jak widać. Jeżeli intencje są czyste i zbożne i nie konkurujemy ze sobą, tylko współpracujemy, to da się to robić. Patriotyzm naprawdę wymaga szlachetnych postaw. Oby wszyscy takie szlachetne postawy prezentowali. Mam nadzieję, że to grono w najbliższym czasie zostanie powiększone. Dziękuję bardzo. Dołożymy wszelkich starań, panie prezesie, żeby ta współpraca była rzetelna i piękna uczciwa fundacja, z naszej strony. Akademia Patriotów. Niczego Polsce bardziej nie potrzeba niż patriotyzmu, czyli rozsądnego myślenia o państwie polskim i troski o polski interes państwowy i narodowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dzisiaj tutaj w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy Fundacją Akademia Patriotów a Partią Kongres Nowej Prawicy. Ta współpraca w zasadzie już istnieje od roku czasu. Fundacja zabezpiecza i pomaga w przygotowywaniu najróżniejszych działań, spotkań, ale także innych najróżniejszych, że tak powiem, pomysłów, które związane są z naszym życiem politycznym, patriotycznym i wolnościowym.